Zbigniew Zalewski przede wszystkim był wybitnym profesorem, który był nastawiony na to, żeby zajmować się rzeczami ważnymi, które są ważkie teoretycznie, ale również mają praktyczne implikacje. Miał niezwykłe zaangażowanie w swojej pracy naukowej. Był żądny kontaktu ze światem nauki. Jeździł po międzynarodowych kongresach, konferencjach, reprezentując czasem jedyny polskich psychologów oraz nasz uniwersytet. I robił to za własne pieniądze, nie było wtedy żadnych grantów. A nocować nierzadko przychodziło mu w namiocie, który woził ze sobą. Był człowiekiem otwartym na ludzi, na swoje najbliższe środowisko. Był niezwykle oddanym ojcem, mężem. Może być traktowany jako wzór dla poświęcania się dla rodziny. Rodzina była dla niego najważniejsza, ale tuż za nią nauka, też rodzaju żeńskiego. Wiedział, że nie można się nauce sprzeniewierzyć. Wobec tego zagadnienia, które podejmował, były takie, o których psychologia i nie tylko polska będzie pamiętać. Na przykład jego badania i koncepcje związane z czasem przyszłym. Od strony psychologicznej znają wszyscy psychologowie w Polsce. Swoją działalność polityczną, społeczną traktował bardzo poważnie. Pamiętam nasze rozmowy nad tym, jak Parlament Europejski obradował nad rezolucją, która dotyczyła sprawy tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych. On postawił sobie za punkt honoru, żeby rezolucja w wersji, która była dla Polaków nie do zniesienia, nie ujrzała światła dziennego. W związku z tym, z właściwą sobie gracją, porozmawiał z dwoma największymi ugrupowaniami, a ściślej z ich liderami. Obaj Niemcy, język niemiecki znał doskonale. Wytłumaczył im, że to przecież nie można ludzi traktować jak niepełnosprawnych, żeby nie rozumieli, co wyraża słowo obóz nazistowski zamiast niemiecki, obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce. I taka wersja rezolucji w Parlamencie Europejskim przeszła, ale tylko dzięki temu, że on potrafił porozmawiać zarówno z liderem ugrupowania socjalistów, jak i chadeków w Parlamencie Europejskim. Bo on nigdy, jak się to mówi, nie stękał. Szedł po prostu do przodu i pomagał ludziom wychodzić z takich jakichś małych kryzysów, większych, mniejszych, ale w kierunku robienia czegoś pozytywnego. Zarażał swoją wolą i radością życia. Tak bym to nazwał. Czerpało się z tego kontaktu z nim bardzo wiele. Chciał się bardziej żyć, mając takiego kolegę.